Teraz powracamy do najważniejszego lokalnego tematu tego tygodnia, do zimy. Gubernator Pat Quinn podsumował w piątek na konferencji prasowej pracę wszystkich stanowych agencji, które odpowiedziały na potrzeby mieszkańców Illinois w czasie ostatniej historycznej burzy śnieżnej. Po trzech dniach żołnierze Gwardii Narodowej stanu Illinois wracają do koszar. Ponad 500 gwardzistów pomagało w usuwaniu skutków tegorocznej burzy śnieżnej. Gwardia Narodowa stanu Illinois do pomocy powołana została na prośbę gubernatora stanu. Dziś Patrick Quinn dziękował gwardzistom za okazaną pomoc, dziękując również pracownikom stanowego Departamentu Transportu, którzy w pomarańczowych ciężarówkach spędzili trzy ostatnie dni. What a tremendous effort by 2,800 Illinois Department of Transportation workers who cleared 16,500 miles of roads all across our state. Our state is the longest state east of the Mississippi River, and that's a lot of miles to cover. Cóż za niezwykły wysiłek ponad 2800 pracowników stanowego Departamentu Transportu, którzy oczyścili 16 500 mil dróg stanowych. Nasz stan jest najdłuższym stanem na wschód od rzeki Mississippi i oczyścić wszystkie drogi jest bardzo trudnym zadaniem. Pracownicy stanowego Departamentu Transportu pracowali po 12 godzin w bardzo trudnych warunkach. Dziękuję również stanowej policji, która pomagała kierowcom w ciężkich chwilach. Myślę, że policjanci spisali się znakomicie. Szczególnie jednak podziękować chciałbym żołnierzom Gwardii Narodowej stanu Illinois. Mamy najlepszą gwardię w całych Stanach. Nasi gwardziści służą w Iraku, Afganistanie, ostatnio na Półwyspie Synaj, a przez ostatnie kilka dni służyli tu w Illinois, pomagając mieszkańcom i dbając o ich bezpieczeństwo. W ostatnich dniach ponad 500 gwardzistów w 114 samochodach bojowych Humvee przemierzało autostrady w poszukiwaniu tych, którzy czekają na pomoc. We assisted hundreds of people with these military vehicles, 140 altogether. Gwardia Narodowa stanu Illinois po raz pierwszy powołana została do walki ze skutkami burzy śnieżnej. Gwardziści pomagali uwięzionym kierowcom oraz swoim kolegom ze stanowej policji. Even though we have 450 soldiers currently deployed in the Sinai from the northwestern part of the state, pomimo, że obecnie mamy 450 żołnierzy służących na Półwyspie Synaj podczas kryzysu w Egipcie oraz gwardzistów służących wraz z polskimi żołnierzami w prowincji Gazni w Afganistanie oraz Iraku, z dumą mogę stwierdzić, że wykazaliśmy pomoc w walce ze śniegiem podczas tego kryzysu. Nasi żołnierze pełnili 24-godzinną służbę. Jak powiedział gubernator, w sumie użyliśmy 142 pojazdów wojskowych, z czego 114 było samochodami Humvee. Koszt tych pojazdów to $240 milionów. To pieniądze federalne, których mogliśmy użyć do walki z kataklizmem. Nasi żołnierze przejechali w ciągu trzech dni 47 tysięcy mil, pomagając stanowym agencjom. Niezwykłe 72 godziny mieli również funkcjonariusze stanowej policji, których zadaniem było przemierzenie tysięcy mil stanowych autostrad w poszukiwaniu kierowców, którzy utknęli w śnieżycy. Jak mówią przedstawiciele stanowej agencji zarządzania kryzysowego, Illinois dobrze przygotowane było do nawałnicy. I think we were successful for three main reasons. And number one, very important, our citizens heeded the warnings. They took action. That was very, very important. Myślę, że odnieśliśmy sukces z trzech powodów. Po pierwsze, mieszkańcy wzięli do serca nasze ostrzeżenia. Po drugie, ostrzegaliśmy z wyprzedzeniem i z wyprzedzeniem mobilizowaliśmy nasze agencje. Po trzecie, z sukcesem udało nam się wprowadzić nasze plany w życie. W rezultacie udało nam się pomóc ponad 4000 kierowcom. More than 4,000 motorists received assistance. Gubernator Patrick Quinn zapowiada, że obecnie walczył będzie o dofinansowanie rządu federalnego na usuwanie skutków kataklizmu, czyli śniegu, który w wielu miejscach naszego stanu uniemożliwia mieszkańcom normalne funkcjonowanie. Podsumowując działania stanu Illinois podczas największej burzy śnieżnej tego dziesięciolecia, gubernator Patrick Quinn dziękował funkcjonariuszom stanowej policji, gwardzistom, pracownikom stanowego Departamentu Transportu oraz przede wszystkim samym mieszkańcom, którzy do serca wzięli sobie ostrzeżenia o burzy, co sprawiło, że w dwa dni po nawałnicy wszystkie drogi stanu Illinois są przejezdne. I choć to nie koniec opadów, już teraz można powiedzieć, że stan Illinois w sytuacji kryzysowej spisał się na medal. Monitor Polvision, Sergiusz Grzębski.